Pierwsze objawy rozwijającej się choroby nowotworowej u dzieci są bardzo niecharakterystyczne, bardzo trudne do uchwycenia, bo może to być na przykład wzrost temperatury bez uchwytnej przyczyny. Dziecko ma zwyżki ciepłoty do 38 tam kilka kresek co jakiś czas, a nie ma żadnej infekcji, nie ma żadnych dolegliwości bólowych, które mogłyby wskazywać na to, że na przykład jest zakażenie dróg moczowych. Może to być brak przybytku masy ciała, jak my mówimy. U dziecka, które jest z dobrych warunków bytowych, jest dobrze odżywiane, zadbane i nagle przestaje małe dziecko, tak jak mówimy, dwuletnie przebywać na wadze. Musimy wtedy i my nie umiemy podać przyczyny, bo nie choruje, nic się nie dzieje takiego. Też bardzo ważnym objawem, który jest zgłaszany przez wielu rodziców, którzy przychodzą i mówią, że właściwie nic się nie działo, poza tym, że dziecko, które było pogodne, uśmiechnięte, wesołe, nagle zaczyna bez powodu być zniecierpliwione, denerwuje się, płacze. Inaczej my to mówimy, że jest w ogóle zmiana usposobienia. Jest takim bardzo niepokojącym objawem, a bardzo charakterystycznym dla białaczki jest osłabienie. No to jest jakby wiodącym objawem jest anemia i co za tym idzie osłabienie u dziecka. Jeżeli u takiego dziecka jeszcze pojawią się objawy skazy krwotoczeń, czyli wybroczyny na śluzówkach, na skórze albo łatwe siniaczenie, czego wcześniej nie było, to są objawy już alarmujące. Takimi innymi objawami alarmującymi, idąc od góry jakby, objawem siatkówczaka, czyli nowotwory, który rozwija się w gałce ocznej, może być pojawienie się u dziecka zeza albo takiego kociego błysku, czyli jest nieprzezierna źrenica. I to są objaw już alarmujący, patognomoniczny właśnie dla siatkówczak. Może też pojawić się asymetria twarzy, porażenie nerwów czaszkowych, może pojawić się uwypuklenie guzek. Na szyi mogą się powiększyć węzły chłonne. Te rozrostowe, te związane z procesem nowotworowym, pojawiają się zwykle, czy powiększają po jednej stronie. Powiększeniem obwodu brzucha albo pojawieniem się guza charakteryzuje się rozwój wszystkich nowotworów w obrębie jamy brzusznej. Pojawienie się o kościach, jak mówimy, dolegliwości bólowych, które narastają czasem w ciągu dnia, jak są te dzieci bardzo aktywne, nawet mogą nie zauważać tego, że ta noga boli, chociaż oszczędzają już ją, jak rozbierze się dziecko dobrze, tak jak powinno się do badania i ogląda się obie kończyny, to ta, która boli, jeszcze nie ma objawu jakby guza w tym miejscu, ale jest już szczuplejsza niż kończyna zdrowa, ponieważ właśnie nieświadomie jakby jest oszczędzana w związku z tym bólem. W neuroblastoma takimi alarmującymi objawami, bardzo niekorzystnymi, są wylewy okularowe. Na przykład tak jak normalnie po uderzeniu u dorosłego człowieka może być takie zasinienie wokół gałki ocznej. I bywa tak, bo teraz mamy taką dużo mówi się na temat dzieci maltretowanych, że u dziecka, które wychowywała matka sama, jak zgłosiło się do szpitala z takimi wylewami okularowymi, to myślano najpierw o tym, że to jest dziecko maltretowane, a nie pomyślano o tym, że może być to choroba nowotworowa.